Witajcie na pierwszej wyjazdowej przetwórni muzyki. Zapraszam do oglądania i słuchania. Opadają cymi. Nasze żony będą świetne, no, nawet wódkę wypić pozwolą. Spotkamy się kiedyś u snu dni, tak i zwykłej z powrotem. Woda w niej będzie chłodna, świat uwierzymy z powrotem. Spotkamy się u snu dni, być może, że na drugim świecie. Łaskawy i pewnie da nam tę pociechę. Rozpakowujcie się. Filip, wybierz przy ścianie. Tam będą mniej wilki drapać. Idźmy dłuższą, no nie będziemy żałować, że poszliśmy krótszą i się wydłużyła. Tylko od razu będziemy wiedzieli, że poszliśmy źle. Spotkamy się kiedyś u słuchni. Zaprosimy, on przecież będzie polewał. Spotkamy się u studni, będziemy znów tacy młodzi. Nasze żony będą piękne, lecz wódka nie będzie szkodzić. Się bawisz w górach, jest zasięg, jest wifi. No właśnie zasięg. Ta młodzież i komórki, prawda? No, straszne czasy. Zakochana para, zakochana para. Powiem mamie. Powiem coś seksistowskiego, ale kobiety mają naturalną tendencję do tego, żeby koło rury się kręcić. A kto rurę podpowiedział? Ja. No. A kto to potem ogląda? My. O, wreszcie ktoś mi nakręcił, o, przynajmniej poudało. Na szatkę. Leśny już przyzwyczajona jesteś do kamery, nie? Już wiesz, co trzeba robić. Naprawdę? Głowę przechylić, spojrzeć się głęboko. O tak? Teraz myśla, ładnie się uśmiecha. Przechyli główkę tak, jakbyś chciała krasnoludka poklaskać. Ale nie cała, głowę tylko. No. Zrób zbliżenie takim jednym oczkiem, jakbyś szukała tam kamienia. O. Nie umiem. Nie umiem, jesteś się pod cudnym niebem jeszcze każdy choć w jedno miejsce być
bajka w oleju na odejar. Bardzo mi się podoba. Jak mi to kamień? Wspaniały. Mi się podoba taka akcja. O, mi się podoba kamień. Ty masz Marysiu? Świetnie. Nie możesz? Bo... Dla Karmela już za późno trochę. Tak. Tak? Bo jest bieżąca woda. Ciągnął dziadek rzepkę. Ten błękit znów mi pragnie. Nie jeden z nas odnajdzie. Jedny zaszedł za daleko. Płato. Tak. Jogobela. Ćwierkę rubelki od samego rana. Ćwir, ćwir, bo sobota w kaflandzie udana. Ćwir, ćwir, bo sobota w kaflandzie udana. Wędrowali szewcy przez zielony los. Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas. Wędrowali rybcią, pęcią i śpiewali rybcią, pęcią. Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas. Raz, raz, raz pies na kuchni i porwał mnie za śmierć. A jeden pan kucharz zaciukał go na śmierć. Moja mana. Może ty, może ty, może jednak ja. O kosmitach, gwiazdach, planetach i orbitach. No czy ktoś widział dziób dziuba, jak wygląda dziób dziób? Czy to lata, czy fruwa? O, ja jestem dziób dziób! Ale jak zobaczymy schronisko, to śpiewamy jeszcze Polska nie zginęła, co? Nie wiem. Nie, ja cię załamię. Twój ból jest większy niż mój. Czołem. Poczeka mi stóweczkę na hamaczek na przykład. Wow, ale tu na hamaczek. To jest doskonała myśl. Nie? Albo tu. No właśnie, żeby zrobić sobie taką dzikusową wyprawę. Fajne. Jestem za. Mówiłem, że dowrócimy, ale nie przewidziałem jednego. Na schodach, pustka w domu, nie pomoże nikt nikomu. Ślady twoje śnieg zapruszy, żal się w śniegu zawieruszy, żal się w śniegu zawieruszy. Trzeba teraz w śnieg uwierzyć i tym śniegiem się ośnieżyć i ocenić się tym cieniem i pomilczeć tym milczeniem i pomilczeć tym milczeniem. Szary, ametyst, no bo to też jest kwarc. Też jest kwarc. A ty jak jesteś fioletowy. Mrok na schodach, pustka w domu, nie pomoże nikt nikomu. Ślady twoje śnieg zapruszył, żal się w śniegu zawieruszył
żal się w śniegu zawieruszy. Życia szukałeś. A życie mnie zaskoczyło. Ale pamiętasz, że jak byliśmy na śnieżniku, to znaleźliśmy kijanki taką w wersji level wcześniej. Tak, level wcześniej. A przecież ta... może wyparuje. Ale one sobie poradzi. Nie, młody. No miejmy nadzieję, że sobie poradzą. Zobacz, że... Nie kopną tak szybko, tak? No. A wiesz, że w smaku są malinowe? Co ty? Ogonek po tym. Ale piękne stworzenie, no. To jest żaba. Zobacz. Ale wiesz, jak to łasko. Patrzcie, jak one wszystkie, patrzcie, jak dotkniecie wody, to one wszystkie w ogóle latają. No. Tak. Ale łaskocze wręcz. Wypuściłeś tą swoją? Bo ja też chcę złapać swoją. Nazwę go Adam, co wy na to? Dobra, nazwij Adam i dorzucimy potem jeszcze tą Agatę. Maciek, połóż rękę na dnie, za po chwili ci któraś wpłynie przecież. A wciągnij w usta, będzie szybciej. O, płynie do ciebie, płynie. No jesteś czymś nowym. Ej, ja uchylnij jabłki. O, masz Alberta. Może być Albert? Nazwę go Adam. Dobrze, to jest bardzo. Adam, a to jest... A jak go rozpoznasz, że to jest on, jakbyś kiedyś szedł? Bo mu się ogonek skręca w lewą stronę. Nie, naucz go kumkać odpowiednio. Dobra, uczymy się kumkać, tak? Tak. Gdzie jesteś? Ale wiesz, że on teraz jeszcze jest na etapie nieodpychania. Ale w życiu płodowym też tam muzykę puszczasz, jakiegoś Mozarta. To... Tak, dokładnie. Spróbuj go, naucz go kumkać inaczej niż inni. To jest Albert i on się, on sobie odpoczywa teraz. Ale jakiś taki, powiem ci szczerze, nieruchawy. Albert. Ej, Albert. O, proszę bardzo. Uczymy go biegać, ożywiłeś, tak? Ożywiłeś go, jesteś dla niego Bogiem, po prostu to... Oto zagadka zakonu Illuminati. Dlaczego z tego okna w schronisku Orle widać słońce nawet w nocy czy deszczu? Kiedy noc się w powietrzu zaczyna, wtedy noc jest jak młoda dziewczyna. Wszystko cieszy ją i wszystko śmieszy, wszystko chciałaby w ręce brać. Diabeł dużo jej daje w podarku, gwiazd fałszywych z gwiezdnego jarmarku. Nocne gwiazdy do uszu przymierza i z gwiazdami chciałbym... Czy pan sfilmował Błękit? Sfilmował pan Błękit? Jak znajdę, to sfilmuję. Ale Błękit jest. Na okoliczność moich okularów przeciwsłonecznych. Bardzo proszę o tam. Ja myślę, twoja stylizacja panem Jaruzelskim. No dobra, niech będzie. I Szymułania tak tutaj stąpasz. Ja jestem noc czerwcowa, królowa jaśminowa. Zapatrzcie się w moje ręce, słuchajcie się śpiewnych głos. Kto bierze udział w challenge'u? Ja! Ja bym tu fotografował. Ale całą cebulę? No, to są wersje juniorskie. Dama. Życzy sobie też? Kierę? Uwaga, cebula challenge! Cebula challenge! 3-4, jedziemy! O matko, to chyba nie lepiej! Jakaś masakra! Nie jest to. Teraz trochę wodę wyciągnę, żeby się poratować. Uuu! Ufajno była! A, mama! Gdzie pan czuje? Przestań! Gąka może mnie zjadać! Nie! Byście malowali w domu, to pewne. A nie! Nie, nie! Odłóż! Odłóż! O kurde! Pięknie, tak! Pokryć kierpokój, to masz ewentualnie wychodzić krzaki. Jak nie możesz, to nie wychodzić krzaki. Idź za sobą. Wygrałem!
wygrałeś, Kowal! Wygrałeś! Wygrałeś! Wodu prowadź! Przetwórnia muzyki wyjazdowa uważam za zamkniętą dzisiejszy pierwszy wyjazd. Zadowoleni? Bardzo. Dziękujemy bardzo. Wybitnie. Dobra, dobra. Ale słuchajcie, wymyśliłem z Olą, jak tu byliśmy, żeby zrobić takiego pranka, wstawić jakiś kamień gdzieś tam, powiedzmy, tam przy dziewiątej, napisać jakieś coś swojemu, jakąś taką planetę, tam Nubiru i coś tam, nie? I zostawić. Ciekawe, czy ktoś tam załapie. Dobra, teraz masz. Łap młody. Dziękuję, ojcze. Proszę, uprzejmie. Cóż za naturalna scena. Proszę, mów dowcip. Anegdotę poproszę. Głupi, Hania, to nie tak jak myśli. Przychodzi facet do lekarza, mówi: to proszę pana, bo ja mam taki kłopot, pan mnie nikt nie lubi, ja mam 7 fakultetów, ja bardzo dużo pieniędzy mam, a dalej nie mam przyjaciół i taki jestem niefajny chyba, bo nikt ze mną się nie chce bawić, mam problem z nawiązywaniem jakichkolwiek kontaktów. Facet mówi: pan co, no zrobimy tak, ja panu wytnę trochę mózgu, takie tam ciachu ciachu zrobimy, a wtedy może się trochę odblokuje. No dobra, to wie pan co, to ten, ale to, no to zrobimy, to proszę spróbować w takim razie. To ja wezmę, przyjmę to wycięcie. No dobra, facet mu wyciął. Ja zapomniałem nadmienić, że przyszedł takim, wiesz, wyciągniętym sweterku, tak, w takich, wiesz, starych butach. Taki, no nie wiem jak to nazwać, no wieczny student. No. 3 miesiące minęły, przychodzi gościu, już tak, wiesz, lakierki, spodnie na kancik, przylizana. Czupryna mówi: wie pan co, pan tak szczerze, kurczę, poznałem ludzi, nie jest źle. Zaczyna być nawet fajnie. Gdzieś z nimi mam pojechać. I w pracy trochę gorzej, bo tam zacząłem trochę zaniżać poziomy, ale nie jest źle. Mam prośbę. Ciechniemy jeszcze trochę. Tak fajnie się zaczyna, nie? Lekarz ma sobie życzy. Ciach, trochę mózgu odcięło. Po 3 miesiącach przygodzi gościu Adidasu. Łańcuchy, rozumiesz te sprawy. Ziomal, kurde, czat. Laskę mam. Pracę rzuciłem, bo to głupota. Wilką się zająłem. Jest naprawdę czadowy. Kumple tyle. Na imprezie, na non-stop, na chacie impreza wieczna. Mówię ci, tniemy, gościu, tniemy, jest dobrze. Ale proszę pana, tu zostawiliśmy już te podstawowe takie te informacje, wie pan. Wdech, wydech, tam jemy, nie jemy. Gościu, tnie, ja płacę. No dobra, ja to wyciął po 3 miesiącach. Przychodzi też adidaski, ulizany, ale jakiś taki zmartwiony. Lekarz mówi: co się stało? Ja pan co, nie, w sumie wszystko dobrze, no, jest problem, jaki? Okresu dostałem. Ty wiesz, że ja tego nie będę mógł puścić. Ja pieprzę. A jeżeli puszczę, to przepraszam. Jest źle. Nagram ci ten... Ja pierdziele. Nagram ci plum w toalecie, dobra? Król ministrów, Korwin Mikke zdetronizowany. A to jest tak stary kawał, jeszcze z budowlanki. Masakra. Wodę? No.